Cześć, witajcie w kolejnym vlogu. Dzisiaj spontaniczny vlog. Tak na dobrą sprawę mam teraz godzinkę przerwy pomiędzy zajęciami, bo jedne ćwiczenia skończyły mi się troszkę wcześniej i teraz czekam na kolejne. Pomyślałam, że zacznę vloga. Nie wiem, czy dokończę go dzisiaj, czy może jutro, pojutrze, ale na pewno w każdej wolnej chwili będę coś tam do Was tutaj mówić, nagrywać. Mam ochotę pogadać, mam ochotę nagrać vloga, więc stwierdziłam, że czemu by nie zacząć dzisiaj. Mamy przepiękną pogodę, jest naprawdę bardzo ładnie. Powiem Wam, że wcześniej, kilka dni temu już założyłam zimową kurtkę, bo już było tak zimno na zewnątrz, a dzisiaj z powrotem założyłam swój szary płaszczyk. Znów dzisiaj w nim chodziłam i naprawdę jest idealnie, jest po prostu w punkt. Nie jest za zimno, nie wieje wiatr zimny, naprawdę jest bardzo, bardzo przyjemnie, więc mam dobry humor, stwierdziłam, że pogadam do Was, nagram vloga. Powiem Wam szczerze, że w ogóle chciałabym nagrywać bardzo często dla Was. Mam taką potrzebę, mam taką ochotę, mam ochotę pogadać, pokazać Wam dużo nowości, bo później o nich zapominam, ale ja zupełnie nie mam na to czasu, więc bardzo Was za to przepraszam. Mam nadzieję, że kiedyś będzie taki okres w moim życiu, że już po prostu solidnie będę mogła się do tego przygotować, będę mogła sobie spokojnie, swobodnie nagrywać, mówić do Was. Po prostu nic nie będzie mnie wtedy może ograniczać. Mam taką nadzieję. Ale dzisiaj zapraszam Was na kolejny dzień ze mną. I co? Zaczynamy! Pomyślałam, że dzisiaj wspomnę Wam o paczce, jaką otrzymałam od firmy Debora Milano. W tej paczuszce miałam róż, kolejny róż, ja nie używam, więc powędruję do kogoś innego. Oraz podkład, jak widzicie, ubrudzona góra, już ten podkład nakładałam, używałam. Jest to Debora Milano Extra Matte i powiem Wam, że w tej chwili on już chyba jest dostępny w Rossmanie. Jego cena to chyba około 60 zł, tutaj na pewno Wam napiszę. Też podlinkuję Wam go w opisie na dole. Ja mam kolorek 00 Ivory. Jest to no transfer, czyli nie odbija się na światłach, na nagraniach. Powiem Wam tak, używałam ten podkład już kilka dobrych razy i naprawdę bardzo, bardzo, bardzo fajnie mi się sprawdza. Makijaż trzyma się na buzi przez cały dzień, buzia jest fajnie zmatowiona. Nie jest to też efekt takiego mocnego wysuszenia, bo też tak tu producent chyba zapewnia właśnie, że jest to zmatowienie, ale dodatkowe nawilżenie naszej skóry. Tak więc jeżeli macie ochotę, to sprawdźcie sobie ten podkład w drogerii. Tak jak mówię, ja mam najjaśniejszy kolor, który bardzo ładnie się dopasowuje, jest naprawdę dla mnie tutaj fajnie dopasowany, nie ma różowych tonów, jest to bardziej taki beżowy kolor, naprawdę fajnie się sprawdza, ma pompkę 30 ml, SPF 20, a więc tak, no taki dostałam do testów i jeszcze za jakiś czas może będę o nim więcej mówić. Na razie, tak jak mówię, używałam go kilka dobrych razy i naprawdę miło mnie pozytywnie zaskoczy. Pomyślałam, że pokażę Wam też zakupy, jakie ostatnio poczyniłam. Będąc w Pepco, kupiłam zwykłe skarpetki, takie zwykłe szare. Dajcie znać, czy ich używaliście, używałyście. Powiem Wam, że ja nigdy nie używałam tych skarpetek, kupiłam je pierwszy raz. Zawsze kupuję stopki, takie króciutkie na lato. Teraz wzięłam te. Za trzy pary zapłaciłam 4,99, więc naprawdę bardzo, bardzo tanio. Zobaczymy, jak jakość. Jeszcze ich nie używałam. W Pepco jeszcze wzięłam sobie takie malutkie lampeczki. One są na takim jakby druciku. Zaraz je tutaj otworzę i Wam pokażę. Już włożyłam baterię. Powiem Wam, że naprawdę bardzo podoba mi się efekt, jaki one dają, bo są bardzo delikatne, cieniutkie. Zobaczcie, są na baterię, na takim łańcuszku. Łańcuszku na druciku. Bardzo fajny, delikatny efekt, zobaczcie. I pomyślałam, mam taki duży lampion z Ikei z tamtego roku. Kupowałam jakoś przed świętami chyba. I pomyślałam, że w ten lampion włożę sobie te lampki. Zaraz to zrobię i pokażę Wam, jak to wygląda. Myślę, że fajnie będzie się prezentowało też na tło do filmów, żeby postawić po prostu sobie na stoliku. Dobrze, wzięłam tak kamerę, może tak będzie trochę łatwiej i będzie mi wygodniej do Was mówić, pokazywać. Kupiłam też z Joanny szampon nadający platynowy odcień włosów. Powiem Wam, że tak mi też zasugerowano, abym pomyła jakiś czas sobie takim szamponem. Spróbuję raz jeszcze podejść do tych płukanek, których ostatnio używałam. Nałożę samą w różową oddzielnie, następnie fioletową, bo poprzednio je mieszałam. No nie wiem, zobaczę, pokombinuję, może uda mi się coś z tymi włosami zrobić, a później może tym stopniowo jakoś sobie szamponem ten kolor uzyskam. Następnie kupiłam bardzo fajne skarpety w Rossmanie, tutaj one są takie grubsze, tutaj mają takie serduszka, są długie i teraz zobaczcie, jaki jest fajny napis. Robię brzydkie rzeczy,
ale bardzo ładnie. Było bardzo dużo takich równych napisów. Patrzyłam jeszcze inne rodzaje i zastanawiam się, czy sobie nie kupić. Są naprawdę cieplutkie, grubsze, takie właśnie teraz na zimę. Dodatkowo bardzo fajny napis. To są takie jakby te antypoślizgowe, wiecie, tutaj takie nalepki. One są takie gumowo-śliskie, po prostu hamują nas, aby się nie ślizgać na ziemi. I tak, takie skarpety w Rossmanie chyba za 13 zł. Jakieś takie torebeczki, tutaj chusteczki do higieny intymnej i właśnie te lampeczki. Tak to się prezentuje, taki mini haul, pomyślałam, że Wam pokażę. Te skarpety naprawdę są świetne, dlatego stwierdziłam, że poczekam i Wam je pokażę w filmie, abyście też mogły zerknąć w Rossmanach u siebie, bo było naprawdę kilka fajnych napisów, ciekawych, takich myślę, że można się skusić. Zobaczcie, tak prezentuje się ten lampion z tymi świeczkami w środku. Przeszkadza mi trochę ta bateria tutaj z tym włącznikiem. Nie wiem, jak to ukryć. No ale może z daleka nie będzie tak widać. No i całkiem fajnie to będzie się prezentowało. Myślę, że w nocy na przykład, wieczorem jakoś, jak będzie ciemno, albo właśnie na tło do filmów. Bardzo fajnie myślę, że będzie się prezentować. Wcześniej stała tu taka duża świeca, ale powiem Wam, że jak ją odpalałam, to po prostu ten metal mi się bardzo przygrzewał i zmieniał swój kolor, bo niestety jest trochę za duża. A takie lampeczki bardzo fajnie wyglądają. Dodatkowo myślę, że mogę używać ich też do zdjęć, więc jak najbardziej. 10 zł w Pepco, nie mówiłam ceny, a więc 9,99 za takie opakowanie. Myślę, że to dobra cena, a całkiem fajnie naprawdę wygląda. Zobaczcie. No bardzo ładnie się prezentuje, bardzo mi się podoba ten efekt. Wiecie co, dostałam też kilka paczek z AliExpress, z Gika, czyli tych wszystkich chińskich stron. I tak zastanawiam się w sumie, czy nie nagrać Wam oddzielnie filmu. Dajcie znać w komentarzach, czy chcecie oddzielny film. Kiedyś, jak zaczynałam nagrywać na YouTubie, jak powstał mój kanał, to właśnie kilka takich filmów, chyba kilka, no może dwa, nie pamiętam teraz, chyba dwa filmy były. Właśnie z tymi paczkami z AliExpress mówiłam Wam, co kupuję, co zamówiłam, jak się sprawdza, ile czasu szło i tak dalej. Dajcie proszę znać, czy chcecie kolejny taki materiał, czy jest sens nagrywać, czy mam może pokazać Wam w oddzielnym vlogu po prostu, jakoś pomiędzy, wiecie, urywkami i innymi informacjami. Dajcie tylko znać, czy chcecie, czy nie, bo nie wiem, czy mam grupować te wszystkie rzeczy w jedno miejsce i później tak zbiorczo Wam nagrać. Czy może taki film Was w ogóle nie interesuje? Ja powiem Wam szczerze, że lubię oglądać takie filmy. Przeważnie szukam takich filmów sobie, patrzę, co warto kupić właśnie na AliExpress, co warto zamówić, na co nie zwracać uwagi. Więc proszę, właśnie skomentujcie, powiedzcie, co o tym myślicie i na pewno wezmę to pod uwagę. Jest już odpowiedni czas, zaraz muszę wychodzić na zajęcia. A więc odezwę się jeszcze do Was po południu. Później też muszę jechać w jedno miejsce, załatwić pewną sprawę. Tak więc mam nadzieję, że zabiorę Was ze sobą. Na ustach, bo pewnie będziecie pytać, jest pomadka marki MUV i to jest nazwa Kokiet i dostępna jest w drogerii Contigo. Tam możecie kupić online albo stacjonarnie. Tak jak mówię, są to matowe pomadki. Ja często ich teraz używam. Bardzo dobrze mi się sprawdzają, bardzo je lubię. Moja siostra też je pokochała. Formuła jest naprawdę genialna, bo są to matowe pomadki, które zastygają, ale w ogóle nie robią skorupy na ustach, nie wysuszają tych ust. No naprawdę. Powiem Wam, że wcześniej się z takimi konsystencjami nie spotkałam. Super, bardzo dobrze mi się sprawdzają, bardzo je lubię i naprawdę Wam polecam. Pamiętajcie też, że każdy kolor pomadki na innych ustach będzie wyglądał różnie, tak? Na moich może być bardziej brązowa, na czyichś może być bardziej różowa. To jest kwestia indywidualna, ale kolory są przepiękne, bardzo dużo kolorów, super się sprawdzają, bardzo Wam serdecznie polecam, bo wiem, że na pewno będziecie o to pytać. Tak więc od razu wspominam. I zapach, który Wam dzisiaj jeszcze mogę polecić, też o nim ostatnio chyba mówiłam, Very Sexy i jest to Victoria's Secret. To jest akurat mgiełka zapachowa, taka bardzo fajna, kobieca na teraz, taka otulająca, ale jednocześnie zmysłowa, właśnie kobieca, intensywna. Tutaj mam już końcówkę, jak tylko mi się skończy, to pewnie sięgnę ponownie. Kiedyś miałam perfumy, zakochałam się w nich i teraz właśnie jakiś czas temu, chyba w tamtym roku, kupiłam sobie tę mgiełkę. Tak więc serdecznie Wam polecam. Ja uciekam już na zajęcia i odezwę się później. Thank you.
słuchajcie, jestem już po spotkaniu. Jeździłam załatwiać sobie praktyki, bo niestety jest połowa listopada i placówka, do której miałam jeździć, miałam chodzić na praktykę, niestety mnie wystawiła, więc musiałam na szybko szukać kogoś innego. Na szczęście udało mi się znaleźć blisko akademika. Będę miała dosłownie parę minutek podjazdu. No i tak, dzisiaj mamy poniedziałek, zaczynam od środy. Mam nadzieję, że do grudnia na spokojnie wyrobię sobie te godziny i tak. Teraz uciekam jeszcze może gdzieś do sklepu, kupię co nieco, jakieś tam produkty na obiad i wracam. Jeszcze pewnie pójdę na zajęcia, bo dość szybko udało mi się to wszystko ogarnąć. Aby nie robić sobie zaległości, pójdę na zajęcia i później się jakoś jeszcze będę do Was odzywać. Wróciłam, byłam jeszcze w sklepie, musiałam kupić kapciuchy, bo tam, wiecie, jak będę chodzić na praktyki, to potrzeba, no trzeba zmieniać obuwie, więc kupiłam takie zwykłe, najzwyklejsze zadyszkę. Powiem Wam, że nie było w ogóle żadnego szału w wyborze, naprawdę nie było co wybierać. I kupiłam bluzkę, którą chyba Wam wrzuciłam w urywkę. Taka zwykła biała bluzka na dłuższy rękaw i ja miałam dwie do wyboru, jedna też była taka wiązana pod szyją, była troszkę ładniejsza, ale nie było rozmiaru i była z takiego bardzo dziwnego materiału, takiego, wiecie, sztucznego, który chyba w ogóle by nie oddychał i bardzo by się gniótł, a ta jest taka o wiele milsza w dotyku. Za tą bluzkę zapłaciłam 4 dyszki, więc naprawdę niedużo. Też ładnie wygląda, tutaj jest taka właśnie zapinana, fajne odcięcie jest pod biustem, a więc takie zwykłe zakupy. Witajcie w kolejnym dniu vloga. Dzisiaj mamy wtorek i zaczynam szykować się właśnie na uczelnię. Pomyślałam, że nagram Wam od razu ten podkład, powiem Wam, co o nim myślę. Nałożę go przede wszystkim na buzię, zobaczycie, jak kryje, jak wygląda. Porównam go też z innymi podkładami, abyście mogły ocenić jego odcień i po prostu zastanowić się, czy Wam pasuje, czy nie. Tak jak wczoraj mówiłam, podkład ma pompkę, tutaj jego konsystencja nie jest bardzo gęsta, ale też nie taka mocno płynąca, wodnista. Jest to taka konsystencja, jak widzicie, no taka pół na pół. Tutaj powiem Wam szczerze, że na moją twarz ja zawsze biorę 3 albo 4 pompki i wtedy idealnie mogę sobie ją pokryć. Nakładać będę gąbeczką Blendit, zmoczoną, nawilżoną. Jeżeli chcecie mieć mocniejszy mat przy tym podkładzie, to wtedy możecie nakładać ten produkt gąbeczką suchą. Ja jednak zawsze kładę nawilżoną, taki efekt bardziej mi się podoba. I teraz zobaczcie na jego odcień. Jest on jasny, ale nie ma tonów różowych. Jest to taki beżowy kolor, tak jak widzicie. Krycie ma takie średnie, ale można budować, więc bez problemu myślę, że każdy znajdzie w nim coś dla siebie. Zobaczcie, tak buzia prezentuje się po jednej takiej cienkiej warstwie. Jest to taki, no tak jak mówię, jest to średnie krycie, podkład fajnie wtapia się w tą skórę, wyrównuje ładnie kolor, nie utlenia się. Też zauważyłam, że nie waży się na mojej buzi. Tak jak miałam wcześniej problemy z nosem, że podkład mi cały czas schodził, tak teraz powiem Wam szczerze, zmieniłam pielęgnację, ale o tym będę mówić za jakiś czas w innym filmie albo w kolejnym vlogu.
I dzięki temu, że zmieniłam tą pielęgnację, myślę, i też dzięki temu, że troszkę inaczej nakładam teraz te produkty na nos, to po prostu to trzyma mi się przez cały dzień. Muszę popatrzeć jeszcze inne podkłady, bo z tym podkładem naprawdę nic złego mi się w ciągu dnia nie dzieje. Na nosie też się całkiem fajnie trzyma. Jeżeli chodzi o to, jak ja nakładam, teraz po prostu rano nakładam sobie krem matujący tutaj w strefie T. Czekam, aż on mi się po prostu dobrze wchłonie. Następnie nakładam właśnie podkład, nie dość, że cienką warstwę tutaj właśnie w okolice nosa, to dodatkowo ja nie utrwalam teraz tego nosa takim mocno matującym pudrem sypkim, tylko biorę taki, wiecie, zwykły puder, nakładam go delikatnie tutaj na nosie, a resztę sobie matuję właśnie mocniejszym pudrem resztę twarzy. I powiem Wam, że przez takie właśnie stosowanie tych kosmetyków teraz zauważyłam, że trochę dłużej mi się trzyma na nosie ten produkt i trochę lepiej się sprawdza. Więc no tak jak mówię, może po prostu źle do tej pory to nakładałam, miałam złą pielęgnację. Teraz odstawiać staram się tak jakby, wiecie, chemiczne produkty i bardziej chyba będę szła w stronę takich typowo naturalnych. Dokładamy teraz kolejną warstwę podkładu. I tak jak widzicie, miałam tutaj jakieś takie przebarwienia, niedoskonałości, trochę pozakrywał. Tak jak wiecie, no ja nie mam też bardzo problemowej twarzy, więc u mnie takiego efektu wow, tego podkładu nie będzie widać, ale jeżeli macie ochotę, to odsyłam Was do Agnieszki Szwarc. Ona tam nagrywała właśnie test tego podkładu. No niestety dziewczyna ma takie właśnie trochę problematyczną ma skórę i też mówi, że ma bardzo tłustą skórę i dlatego też nagrała ten podkład, ten produkt, właśnie test jego. Więc naprawdę odsyłam Was do niej. Świetna dziewczyna, super opowiada, fajnie nagrała ten test. Naprawdę u niej widać efekty tego podkładu bardzo dobrze. Naprawdę widać, jak on wygląda, jak kryje, jak fajnie się utrzymuje w ciągu dnia. Naprawdę Was serdecznie do niej odsyłam, bo u niej myślę, że trochę więcej efektu i tego efektu wow zobaczycie po prostu z użyciem właśnie tego podkładu z Deborah Milano Extra Matte. Ja go nakładam, już tylko dołożę troszkę pozostałości z ręki na czoło i to będzie pewnie tyle. Pod oczy nałożę sobie korektor z Mary Kay, ja sporadycznie Wam go pokazuję, naprawdę bardzo rzadko. I tutaj mam w kolorku Deep Ivory i nakładam go sobie tutaj pod oczy, też wklepię wszystko gąbeczką. Bardzo fajny, jasny korektor, długo się w ciągu dnia utrzymuje, pięknie wyrównuje ten kolor. Dodatkowo nie waży się, naprawdę super opcja, trochę drogi, bo prawie chyba 100 zł, około 80, ale ogółem naprawdę robi fajną robotę. Zobaczcie, tak prezentuje się podkład. Naprawdę jestem zadowolona z efektu, jaki on daje. Wszystkie produkty fajnie się na nim blendują, fajnie się utrzymują. Wykończyłam sobie cały makijaż pudrem też z Deborah Milano i to jest numerek 30. Taki jasny, zwykły puder. Całkiem fajny nawet do wykończenia. Powiem Wam, że używam go cały czas. Od kilku dobrych dni zużycia prawie nie widać. Daje fajny, delikatny efekt i całkiem spoko utrwala. Jeżeli chodzi o bronzer, jaki mam dzisiaj na sobie, będą to dwa bronzery marki Moja. Tutaj już opakowania konkretnie zjechane, nic nie widać. Jeden z nich to będzie Sandstone, a drugi to będzie Jasper. Ja te dwa bronzery ze sobą mieszam, mają przepiękne kolory, fajnie się blendują, ładnie wyglądają na buzi, naprawdę dobrze się tutaj spisują. Co do podkładu, jeżeli macie ochotę, macie okazję i możliwość przetestowania, to jak najbardziej warto spróbować, przetestować. Może Wam też się dobrze sprawdzi, tak jak u mnie, tak jak u Agusi, właśnie Agusia Szwarc. Tak więc tak, no co, pokażę Wam jeszcze za chwilę tylko jeszcze porównanie kolorów, swatche. Porównam Wam do innych podkładów i zobaczycie po prostu jego odcień. Zobaczycie, jak wygląda, w jakiej jest tonacji i czy będzie Wam pasował. Pierwszy, jaki nałożę, będzie to Flormar. Też nieraz pytałyście się o ten podkład. U mnie naprawdę dobrze się sprawdza, długo się utrzymuje na buzi. Ja mam kolorek 100 i to jest Light Ivory, czyli też taki najjaśniejszy. I on jest bardzo żółty w porównaniu do tych kolejnych. Tutaj Wam pokażę
jego kolor. Zobaczcie, tak prezentuje się jego kolor. Mam nadzieję, że dobrze wszystko tutaj w kamerze widać. Zaraz jeszcze wezmę Was z innej perspektywy. Kolejnym będzie Debora Milano. Ten też bardzo lubię. Jest to numer 02. Ja często po niego sięgam. Naprawdę super mi się sprawdza. To już jest moje drugie opakowanie. I tutaj pokażę Wam kolor obok. Ten już będzie bardziej taki beżowy, ale też o wiele, wiele jaśniejszy. Następnie będzie kaszmir. Ja uwielbiam ten podkład, też go Wam serdecznie polecałam. Długotrwały podkład kryjący i ja mam w kolorku naturalny 01. Tutaj jak widzicie mam już go resztkę, bardzo często po niego sięgam. Wszystkie mają podobną tonację, czyli taką beżowo-żółtą, tak jak ja lubię. Ja nie lubię różowych odcieni, wolę po prostu te takie beże i z tonacją właśnie żółtą. Ten będzie, zobaczcie, w ogóle jaśniutki w porównaniu do tych kolejnych. I jeszcze pokażę Wam właśnie ten ostatni i będzie to Debora Matte, ten, który dzisiaj nakładam na buzię. I zobaczcie, tak prezentuje się też ten ostatni kolor. Mam nadzieję, że wszystko to dobrze widać. Tak jak mówiłam, od tej strony Flormar i to jest numer 100 Ivory, Light Ivory. Potem będzie 02 Debora Milano, formuła pura. Następnie Kaszmir naturalny 01 i Debora Extra Matte Perfection. I to jest ta nowość, która teraz wyszła i to jest numerek 00 Ivory. I już Was pokazuję z innej perspektywy. I zobaczcie, mam nadzieję, że teraz będzie te kolorki dobrze widać. Zawsze mnie o to pytacie, o porównanie kolorów. To teraz już widzicie. Tak jak widzicie, ten Debora Matte Extra Matte jest w sumie chyba najjaśniejszy. Flormar jest bardzo ciemny tutaj. Jest taki, jego kolor bardzo specyficzny, ale na twarzy po nałożeniu i roztarciu naprawdę fajnie się prezentuje. Pomalowałam jeszcze na szybko usta i dzisiaj na ustach wylądowała Perfect Line. Jest to konturówka taka różowa, piękny kolor. Jest to Lovely numerek 1. Uwielbiam, jest przepiękna. Często też nakładam ją samą na całe usta. I wypełniłam pomadką Wet n Wild, dostępną w naturze. I to jest numerek Rosebud. Tak, E94B. No nie wiem, taki jest tutaj znacznik, Rosebud, jeżeli to coś Wam pomoże. Taka pomadka Wet n Wild. Bardzo tanie pomadki, ale naprawdę fajne, dobre, długo się trzymają, więc jeżeli macie ochotę, też przetestujcie. Ja zaraz uciekam jeszcze do sklepu, pewnie z Klaudią. Musimy kupić kilka rzeczy na zajęcia do na uczelnię po prostu. Musimy dokupić kilka rzeczy, jakieś tam takie, tak jak widzicie, tam leżą już jakieś plastelina, jakieś gazety, klej, kredki, jakieś takie rzeczy i jeszcze musimy dokupić kilka produktów i uciekamy za niedługo na zajęcia na uczelnię. Później jeszcze się do Was odezwę, bo po południu muszę podjechać do siebie do pracy, ponieważ koleżanka coś dla mnie ma, ale to wszystko pokażę później, tak więc miłego dnia i zapraszam do dalszego oglądania. Słuchajcie, wróciłam z zajęć, mamy już godzinę około 18. Byłam też szybko w pracy. Jeździłam, ponieważ koleżanka z pracy kupiła mi tablicę. Kupiła mi tablicę, tą taką, wiecie, w Biedronce, które były, ten lightbox taki. Ja wszędzie ich szukałam, tak na dobrą sprawę nie mogłam nigdzie znaleźć, bo zawsze były wykupione. Na szczęście Natka kupiła i właśnie tutaj ją odbierałam sobie dzisiaj. Stwierdziłam, że to będzie fajny motyw właśnie do
takie, wiecie, tło po prostu do nagrywania filmów, będę ją sobie stawiać. Przepraszam Was za takie straszne, jasne światło z tyłu, ale jesteśmy już po prostu tutaj przy tych lampach pokojowych, one są okropne, dlatego tak odbija, ale już kończę, pokazuję tylko tablicę, tak więc tak, pojawi się pewnie w filmach, będzie stała sobie z tyłu jako tło, może czasem do zdjęć na Instagram będę dodawać. Wiem, że to już jest takie, wiecie, obyte, już każdy to ma, ale stwierdziłam, że też bym chciała. Nie wiem, czy będę używać cały czas, ale na pewno na razie będę próbować i będę sobie ją stawiać właśnie do tła. Będę stawiać sobie ją jako tło do filmów. Teraz już kończę tego vloga, zabieramy się za jedzenie. I picie. Uciekam, życzę Wam miłego wieczoru bądź miłego dnia. No i do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się ciepło.